Dzisiaj znajduję się w miejscowości San Pedro Alcantara. Przede mną słynne Puerto Banús i Marbella, a niecały kilometr stąd nowo powstająca inwestycja, która będzie cechować się naprawdę nietuzinkową architekturą. Ceny zaczynają się od 540 tysięcy euro. Zapraszam na film. Dzień dobry, ja nazywam się Bartosz Zawadzki i jestem założycielem agencji nieruchomości Costa Agent. Dzisiaj znajduję się w miejscowości San Pedro Alcantara i zmierzę właśnie do nowo powstającej inwestycji o nazwie Salvia. Inwestycja moim zdaniem ma naprawdę świetną lokalizację, dlatego że jesteśmy niecały kilometr od plaży, która jest za mną, i jakieś 700 metrów mamy do centrum miasteczka. Oprócz tego dookoła inwestycji znajdziemy restauracje, sklepy. Jest to miasto żyjące cały rok. O samym mieście opowiem nieco później. Dodatkowo mamy jakieś 3 km do słynnego Puerto Banús i nieco dalej do Marbella, co też może być atrakcyjne. Do lotniska mamy jakieś 60 km, czyli około 40 minut jazdy samochodem. Jestem tuż obok działki, gdzie powstaje inwestycja. Dokładnie działka jest za mną. Inwestycja dopiero rusza, więc zakończenie planowane jest na 2026 rok. Oczywiście jest to dosyć sporo, ale dzięki temu mamy niższe ceny niż w przypadku inwestycji, które są na dalszym etapie budowy. Jeśli chodzi o inwestycje, to tak jak wspomniałem, będzie charakteryzować się dużą ilością zieleni. Ponadto na terenie inwestycji znajdziemy basen zewnętrzny, basen kryty, spa, strefy coworking, siłownie oraz wiele, wiele innych udogodnień. No, na pewno też będzie dużo stref do opalania. Dostępne będą mieszkania z dwiema, trzema i czterema sypialniami oraz dwiema lub trzema łazienkami. Każde mieszkanie będzie posiadać w cenie przynajmniej jedno miejsce postojowe w garażu podziemnym oraz komórkę lokatorską. Powierzchnie konstrukcyjne, tak w Hiszpanii niestety używamy częściej powierzchni konstrukcyjnych niż powierzchni użytkowych. Do konstrukcyjnych trzeba po prostu dodać chociażby ściany, więc powierzchnie konstrukcyjne będą wynosić od 91 metrów kwadratowych do 194 metrów kwadratowych. Z kolei powierzchnie tarasów będą wynosić od 12 metrów kwadratowych do 189 metrów kwadratowych. Jeśli chodzi o wykończenie mieszkań, to one będą w pełni wykończone. Dotyczy to również kuchni i sprzętu AGD. Znajduję się w samym centrum miasteczka San Pedro Alcantara i przypomnę, jakieś 700 metrów stąd powstaje nowa inwestycja Salvia. Samo miasteczko jest bardzo atrakcyjne, co mam nadzieję widać na załączonym obrazku, a oprócz tego jest miasteczkiem całorocznym. Mieszka tutaj na co dzień około 36 tysięcy osób. Możemy tutaj przyjechać na wakacje, możemy tutaj po prostu zamieszkać. Mamy tutaj wiele restauracji, sklepów, szkół, więc jest miasteczkiem idealnym również do mieszkania na co dzień. Po więcej informacji zapraszam do kontaktu lub na stronę costaagent.com. Do zobaczenia.